W październiku 1984 roku dziewięciu członków plemienia Pintupi w Australii Zachodniej spotkało swoich zaginionych krewnych, których nie widzieli od dziesiątek lat. Zaprosili te dziewięć osób, aby zamieszkały z nimi w społeczności Kiwikurra. Znaczenie tego wydarzenia polega na tym, że te dziewięć osób, dwie kobiety z czterema chłopcami i trzema dziewczynkami, były ostatnimi rdzennymi mieszkańcami Australii, którzy nigdy nie mieli kontaktu ze światem zewnętrznym. Do 1984 roku żyli tak, jak ich przodkowie przez dziesiątki tysięcy lat. Dowiedz się więcej o zaginionej dziewiątce Pintupi w tym odcinku podcastu Wszystko wszędzie. Zapraszam. Historia tej dziewiątki z plemienia Pintupi zaczyna się w latach 50. XX wieku, kiedy to brytyjskie wojsko rozpoczęło testy pocisków. Z na odległej pustyni Australii Zachodniej ze względów bezpieczeństwa zabrali wszystkich rdzennych mieszkańców tego regionu, głównie z plemienia pintupi, i zmusili ich do zamieszkania w osadach. Udało im się złapać wszystkich za wyjątkiem jednej rodziny. Ludzie, którzy zostali sprowadzeni do osad, wiedli wcześniej koczowniczy tryb życia, podobny do tego, jak żyli ich przodkowie od tysięcy lat. Ludzie, którzy zostali na pustyni, nie wiedzieli, dokąd wszyscy ich krewni poszli. Nagle wszyscy, których znali, odeszli, a oni musieli jakoś żyć dalej. Ich egzystencja koncentrowała się wokół jedzenia. Całe dnie spędzali chodząc od wodopoju do wodopoju, polując na jaszczurki goanna i kangury. Zjadali larwy, nasiona i cebulę krzewiastą. W zasadzie wszystko, co mogli znaleźć, aby przeżyć. Nie mieli ubrań, nie mieli na czym spać w nocy, ale też nie tęsknili za tym, bo nigdy nie wiedzieli, że takie coś jak ubrania czy posłanie istnieje. Oni nie usiłowali przetrwać per se, oni po prostu żyli, żyli tym samym życiem, które ich lud prowadził przez tysiące lat. Nie mieli żadnej wiedzy o świecie zewnętrznym, nie widzieli maszyny, domu, samochodu ani roweru, nie mieli pojęcia, że w Australii roi się od białych ludzi z Europy, bo nigdy wcześniej ich nie widzieli. Widzieli jednak jakieś znaki. Od czasu do czasu widzieli przelatający nad głową samolot i nie mieli pojęcia, co to jest. Spinali się na drzewa, aby ich uniknąć, ponieważ myśleli, że są demonami. Kiedyś natknęli się na wrak z katastrofy lotniczej i też on był dla nich wielką zagadką. Jeden z nich znalazł linę z wraku i zawiązał wokół talii, aby przytrzymać upolowane jaszczurki guanny. W końcu ojciec rodziny i mąż obu kobiet zmarł, a życie rodziny stało się trudniejsze. Było ich dziewiątka, a siedem z nich nie było jeszcze dorosłymi. Ich krewni, którzy zostali zebrani z pustyni do osiedli w latach 50., wiedzieli, że mają jeszcze rodzinę w buszu. Podjęli wysiłek, aby spróbować ich odnaleźć. W 1984 roku byli już bardzo blisko. Pewnego dnia byli na kempingu. Kiedy nawiązali kontakt, Warlim Pirnnga, najstarszy brat i głowa rodziny po śmierci ojca, wspominał wydarzenia z tego dnia, w którym nawiązali pierwszy kontakt. Powiedział: Właśnie upolowaliśmy kangura, ale czuliśmy w powietrzu zapach odchodów innych ludzi. Prawdopodobnie byli kilka kilometrów dalej. A w oddali widzieliśmy dym. Podeszliśmy bliżej. Stanęliśmy na skalę i widzieliśmy ludzi biwekujących poniżej. Zacząłem się więc zbliżać do ich obozu. Podbiegłem do miejsca, w którym stali. Potem podkradłem się bliżej. Zakaszlałem. Ludzie mnie usłyszeli. Wyglądało na to, że się bali. Wpadli w jakiś szał. Biegali tam i z powrotem. To ziemia mojego dziadka powiedział Warlim Pirnga. Jeden z mężczyzn zaczął napełniać dla nich karnister wodą. Kiedy to zrobił, pomyśleliśmy, że nie przebijemy go włóczniom. Naprawdę się nas bali, byli przerażeni do szaleństwa. Po tym początkowo złym pierwszym wrażeniu obozowicze wrócili do swojej osady. Kiwir aby opowiedzieć wszystkim o tym, co widzieli. Znaleźli nagich mężczyzn w buszu. Inni zdawali sobie sprawę, kogo spotkali, to byli dawno niewidziani członkowie ich rodziny i społeczności. Zebrali więc kilku najbliższych krewnych i wyruszyli, aby ich odnaleźć w buszu. Przez trzy dni tropili ich, aż w końcu ich znaleźli. Wówczas wśród dziewiątki zapanował strach i zamieszanie. Część nich została złapana i umieszczona w samochodzie. Nie rozumieli tej sytuacji, ponieważ za oknem drzewa biegły. Strach i dezorientacja szybko zniknęły, gdy krewni opowiedzieli im o osadzie, w której mieszkali. Kiwir Kurra powiedzieli im, że mają wodę, która płynie z rur i że jedzenie jest pod dostatkiem. Dziewiątka zgodziła się dołączyć na próbę i zamieszkać w ich osadzie. Prawda była taka, że po prostu nie było już ich wystarczająco dużo, aby ich mała grupka mogła samodzielnie przetrwać w buszu. Zgodzili się pozostać w osadzie z resztą ludu Pintupi. Tam spotkali mężczyznę o nazwisku Charlie McHaron. Był tam, aby pomagać ludziom w Kivirkurra. Był także jedyną białą osobą w osadzie i pierwszą białą osobą, która ją widziała ta dziewiątka. Niektórzy z nich bali się tych białoskórych ludzi. Myśleli, że to duchy, które przyszły ich zjeść. Badanie lekarskie przeprowadzone na dziewiątce tych zbuszu wykazało, że są w doskonałym zdrowiu fizycznym i nie mają ani grama tłuszczu. W końcu ich lęki się rozproszyły, a oni zaczęli swoje nowe życie. Jedną z nowych rzeczy, które starali się skomentować, był cukier. Jedna z najmłodszych kobiet zauważyła: spróbowałam cukru, nie wiedziałyśmy, co to jest, ale było takie słodkie. Spróbowałam cukru i smakował tak słodko, jak kwiat kulun kulun. Moja mama spróbowała i też było dla niej to słodkie. To było dobre. W rzeczywistości jeden z ich krewnych zasugerował, aby dać im cukier jako sposób na to, aby zachęcić ich do zamieszkania w wiosce. I to zadziałało. Żaden z nich nie żałował swojej decyzji, ponieważ życie w osadzie było znacznie łatwiejsze, ale miało też pewne minusy. Oni, podobnie jak wielu innych rdzennych mieszkańców, ulegli temu, co nazywa się chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak cukrzyca, otyłość, alkoholizm i nadużywanie różnych innych używek. Od czasu ich kontaktu w 1984 roku zmarła jedna z dwóch matek. Jeden z braci, Piri Tri, wrócił do buszu. Nie potrafił sobie poradzić z całym międzyludzkim dramatem życia między innymi ludźmi. Cała reszta dzieci ma dziś ponad 50 lat. Troje z nich stało się znanymi artystami. Mimo że żyją w społeczności, nadal ćwiczą swoje umiejętności, których używali, gdy mieszkali w buszu. Jako jeden z ostatnich praktykujących starożytne zwyczaje przekazywali swoją wiedzę nowym pokoleniom oraz badaczom, którzy chcieli dowiedzieć się więcej o tym, jak żyli ludzie zanim dołączyli do osady. Chociaż już nie polują i nie zbierają przedmiotów, aby je zjeść, są zadowolone z życia, a jedna z sióstr o imieniu Yukulti powiedziała: "To jest mój kraj, mój dom, moje wymarzone historie, moje miejsce urodzenia." Dorastałam w okolicach jeziora Mackay, tu się urodziłam i tu umrę. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i zachęcam do followowania naszego konta na Twitterze, Instagramie i Facebooku. Do następnego razu, bądźcie ciekawi!